Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs, zapraszam na dzisiejszą rozmowę dnia. Drodzy Państwo, po raz kolejny gościmy w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, a także po raz kolejny na takim cyklu spotkań, jakim jest cykl Podwieczorek Z. Dzisiejszym gościem jest osoba, którą na pewno Państwo już rozpoznają. Ja tylko podpowiem tym, którzy nie wiedzą, że jest to wyjątkowy głos, aktor wyjątkowy, ale obdarzony także wyjątkowym głosem. Kiedyś Piotr Skrzynecki, legendarny już twórca Piwnicy pod Baranami, powiedział o nim, że jest to talent niemożliwy. Witam Pana, Panie Jacku. No dzień dobry, po takim wstępie nie wiem, czy powinienem mówić, czy raczej śpiewać wyłącznie, odpowiadając na pytania. No ale no, bardzo miłe, dziękuję za te miłe słowa. Od lat rzeczywiście śpiewam, występuję i mimo, że jestem, nawet jak śpiewam w piosence, wykształconym aktorem i to aktorstwo jest blisko mnie, to jednak przed kilkudziesięciu już laty zdecydowałem się na to, że pójdę drogą muzyczną, piosenki, pieśni, no, wszystko co związane jest jakby ze śpiewem. No i tam w zasadzie jestem wierny do dzisiaj. Panie Jacku, Pana kariera bardzo wcześnie się zaczęła. Już od takiego pacholęcia, powiem troszeczkę nieładnie, chociaż może tak po staropolsku. Miał Pan też ogromną szansę podróżowania, bo chyba 10 lat Pan miał, jak już taka poważna wycieczka zagraniczna. Pan jest fanem awiacji nadal? Tak, no to kilka tematów. Rzeczywiście śpiewam od lat najmłodszych i też pracuję, można powiedzieć, od najmłodszych lat, bo występowałem w chórze chłopięcym Filharmonii Krakowskiej i jeździłem po całym świecie jako pachole właśnie małe, od drugiej klasy szkoły podstawowej, prawie już do szkoły średniej, zarabiając diety, to wtedy były diety, w walutach wymienialnych, no to naprawdę to był duży zastrzyk finansowy dla domu, ja nie miałem świadomości tego zupełnie, no ale fajna sprawa. Cieszyłem się, bo można powiedzieć, że jakoś ten grosz krakowski, słynny grosz, jakoś mnie lubił w dzieciństwie. Teraz też nie mogę narzekać, no, nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast co do reszty, to się zgubiłem. Byśmy zaczęli o pieniądzach. O pieniądzach każdy się gubi, Panie Jacku. Jak tylko się zaczyna mówić o pieniądzach, powiedzmy o tym talencie. Bo Pan jest aktorem z wykształcenia. Ta muzyka gdzie się pojawiła? Tak, ja jestem aktorem, ale zawsze śpiewałem. Nawet jak zdawałem do szkoły teatralnej, to zdałem właściwie dzięki śpiewaniu, bo jak mówiła profesorka, zachwyciła się śpiewaniem na egzaminie i to mi bardzo pomogło. I jakoś dawałem sobie radę nieźle i na początku w teatrze i również w kabarecie, ale postanowiłem jednak iść za, no dzisiaj byśmy powiedzieli, głosem serca. Nie wiem, czy to było serce, czy rozum, ale raczej serce. Rozumu tam wtedy niewiele było, zresztą dzisiaj też może nie. Bo Pan porzucił jednak to, co dawało ten pieniądz. No nie, może nie pieniądz, tylko jakąś stabilizację, bo porzuciłem teatr i poszedłem tak powiedzmy samodzielną drogą. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, bo Pan był wtedy na etacie w teatrze i Pan zostawił ten etat, tak? Czy to się samo skończyło? No ja podziękowałem. Mm-hmm. To było bardzo rzadkie w owych czasach, żeby podziękować za pracę. Czyli zwolniłem się jednym słowem, ale ja lubiłem swobodę, lubiłem kabaret. To nauczył mnie właśnie tu wspominany dzisiaj Piotr Skrzynecki, tej swobody i tego, żeby nie mieć nad sobą szefa i do dzisiaj tego szefa nad sobą nie mam. Jestem po prostu sam sobie i dyrektorem i własnym pracownikiem. Sam się zatrudniam i to jest i przenośnie i dosłownie. Pan wspomniał o kabarecie. Ja tu chcę nawiązać do tego jednego, a właściwie jedynego kabaretu, czyli kabaretu największej gwiazdy naszej, czyli Olgi Lipińskiej. Jak Pan ten etap swojego życia wspomina? To bardzo ciekawy epizod, no może nie epizod, ale kilka sezonów tam byłem, tworząc postać Pana Jacka z Krakowa. Bardzo fajna praca, tam też śpiewałem piosenki, no wykorzystywano te walory, można powiedzieć, muzyczne przede wszystkim, więc tam kilkanaście piosenek nagrałem w tym kabarecie, no świetna przygoda, to były też inne czasy, i polityczne czasy, inne, i artystyczne, i inne czasy. No miałem szczęście uczestniczyć, czy to w Piwnicy pod Baranami, czy w tych telewizyjnych przedsięwzięciach, czy w filmie Magdy Łazarkiewicz Ostatni dzwonek, można powiedzieć, brać udział w takich przedsięwzięciach na miarę ówczesnych czasów i powiedzmy górnolotnie epoki. No, coś się wtedy działo, jakieś były zmiany. Zawsze byłem w centrum wydarzeń i myślę, że dzisiejsze czasy też ku temu skłaniają, żeby chyba trzeba będzie
podnieść przyłbicę i być w centrum wydarzeń, bo inaczej to się stanie sytuacja nie do wytrzymania. Pan powiedział o filmie, ale taki chyba wyjątkowy, bo to Spielberg, Lista Schindlera. Jak to się stało? No też piwnica pod baranami. No przyszedł Spielberg do piwnicy, jakby pewnie powiedzieli w Krakowie. Przyszedł Spielberg do piwnicy, miał zostać 10 minut, został 2 godziny. Zobaczył kilku artystów, ja zdążyłem też wystąpić. Dostałem od niego autograf i zaproszenie na zdjęcia próbne i tak się znalazłem w filmie. Może nie była to jakaś wyjątkowo wielka rola, ale znaczący epizod. Ja się tam nawet nie liczyłem ile, ale kilkanaście razy pojawiam w tym filmie. Na dłużej lub krócej gram jednego z dwóch braci Rosnerów. Musiałem się do tej roli przygotować i udawać grę na skrzypcach. Ja kiedyś próbowałem troszeczkę radzić, więc nie było to tak bardzo trudne. No ale jednak to, żeby dobrze udawać, ja zawsze widzę, jak w filmie ktoś naprawdę kompletnie nie potrafi trzymać instrumentu ani palcować, to od razu się zdradza często, że aktorzy są ucinani, że nie widać, jak grają na gitarze, czy jak trzymają instrument. No ale tutaj nie można było tak zrobić, więc ćwiczyłem, chodziłem na lekcje. I tak nie grałem oczywiście w tym filmie, to był nagrany dźwięk skrzypiec, ale no, musiałem to podkładać tak, żeby to wyglądało, że to gram ja. No i to wyszło fajnie. No cieszę się, bo to była wielka przygoda. Można powiedzieć, że zagrałem w oscarowym filmie. No, zgadza się. No także mogę wpisać sobie w CV, że grał u Spielberga i dostał Oscara. No, oczywiście to jest, ja to mówię zawsze z przymrużeniem oka, czas szybko biegnie, to już stare dzieje troszeczkę, ale miłe i ciekawe wspomnienia sprzed lat. Ja pana miło przywitałem, ale też mam pewien akcent miły na koniec. Nie wiem, czy pan wie, ale tutaj u nas w Centrum Teatru Muzyki i Tańca toczył się prawdziwy bój o wejściówki. Jak tutaj mieszkańcy usłyszeli, że gościem podwieczorka będzie tym razem Jacek Wójcicki, to tych wejściówek bardzo szybko się rozeszły i właściwie trzeba byłoby dodrukować jeszcze ich. Czy tak jest zawsze i wszędzie? No pewnie mówi pan to każdemu bohaterowi wieczoru, nie, który tutaj uwierzyć, przybywa. Proszę nawet można sprawdzić na lokalnych portalach, że były komentarze. Dlaczego tak mało tych wejściówek? No nie, na pewno jak tutaj przyjeżdżają artyści, pieśniarze, aktorzy, to na pewno zdaję sobie sprawę, że przychodzi mnóstwo ludzi. Sala piękna, ja byłem oczarowany tutaj tym wnętrzem, taki teatrzyk kameralny, coś pięknego ze sceną. No bardzo się cieszę. Ja się czasami śmieję z tego, ale czasami też się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. Myślę dlatego, że ja przez tyle już lat, nie chcę tutaj uderzać w nutę, że już tyle lat jestem na tej scenie, ale troszkę już jestem. No starałem się zawsze trzymać pewnego poziomu, mieć ten głos wewnętrzny, że trzeba zawsze dawać, czy się występuje w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Kutnie, czy w małej wiosce, w klubie, no to ludzie są tacy sami i przychodzą i widzą nas i zła opinia roznosi się tak samo szybko, nawet szybciej niż dobra, a na dobrą opinię się pracuje lata i myślę, że to jest właśnie efekt no tego, co przez lata robię. A poza tym lubię to robić i to się chyba też udziela publiczności, że widzą, że no staram się w każdym razie robić to ze swadą, z radością i z temperamentem. Panie Jacku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Już się nie mogę doczekać tych tłumów i tej rozmowy z panem przed ludźmi. No ja też nie mogę się doczekać i będzie się działo, zapewniam pana. Będzie, ja też na to czekam. Drodzy państwo, przypomnę tylko, a właściwie po co przypominać, ale jednak moim państwa gościem w rozmowie dnia był pan Jacek Wójcicki.